Minęła godzina 19. Łukasienkowski, jest czwartek. Witam Państwa bardzo serdecznie. W programie oddaję Państwu głos w forum wymiany myśli między naszymi telewidzami a gośćmi zaproszonymi do programu. Dzisiaj wybierzemy się w dawno w naszym programie nieeksploatowane miejsce sceny politycznej, czyli do Konfederacji. Mamy ze sobą burzliwy tydzień, to już mogliśmy to opisywać w poprzednim programie, ale cały czas podzwonne głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy de facto, faktycznie nad zwiększeniem zasobów własnych Unii Europejskiej nie opuszcza polskiej sceny politycznej. Chyba faktycznie dużo było racji w tym, że to było istotne głosowanie. To było głosowanie zeszłego wtorku, które będzie teraz kształtować polską scenę polityczną na tygodnie, być może miesiące, ba, być może zdefiniuje całą obecną kadencję Sejmu aż do jej końca, szybszego lub dłuższego. Zobaczymy, jak długo ta kadencja Sejmu będzie trwać, chociaż w tej chwili jest bardzo prawdopodobne, że dotrwa do swojego naturalnego końca, czyli do jesieni roku 2023. Wiemy, kto stracił, wiemy, kto zyskał. Prawo i Sprawiedliwość w sondażach rośnie, spada Platforma Obywatelska, Lewica też jakby ciut rośnie. A co się dzieje z jedną formacją, która konsekwentnie unijnemu programowi i unijnym pieniądzom mówiła nie? To jest nasz przedmiot badania i pytanie do Państwa. Czy Konfederacja słusznie się zachowała w tym sporze, konsekwentnie mówiąc nie dla pieniędzy z Unii Europejskiej? Naszym gościem i adresatem pytań, wątpliwości, komentarzy Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, to trochę źle postawione pytanie, bo to nie chodzi o to, jak w ten sposób postawimy pytanie, czy wziąć 50 zł, czy nie wziąć 50 zł, no to każdy powie, że wziąć 50 zł, no ale jeśli trzeba się oddać za to jakiemuś brzydkiemu panu do wolnego użytku, no to już ludzie się zastanawiają. To wtedy razy, już prawda? Nie 50, momencie, ale 500 albo 5 tysięcy, nie będziemy wyceniać tego typu. Albo w ogóle. Albo w ogóle. No dobrze, to zanim pan poseł będzie mnie poprawiał, jak zadawać pytania, też ja tylko podam numer telefonu do studia 507-964-253. To numer na komentarze, wątpliwości, pytania. No dobrze, kurz powoli opada, scena polityczna na nowo zastyga w swoich okopach. Wielki szturm się przemieszał, a teraz wszyscy kładą się do siebie. Jak z tego boju wychodzi Konfederacja, panie pośle? Wydaje się, że dobrze. Mamy znowu już w kilku sondażach widziałem dwucyfrowe wyniki. To tak już nam w pewnym momencie się pojawiały takie, ale potem było trochę gorzej, teraz znowu trochę lepiej. Także myślę, że raczej nam się przysłużyła ta wierność ideałom w tym przypadku, z czego się cieszę. Jesteśmy w długim dystansie, zwracam uwagę, jedyną partią, która względem roku 2019, względem wyborów, poprawiła swoje notowania. Wszystkie inne, no oprócz Siechłowni, którego wtedy nie było, wszystkie inne mają w tej chwili w sondażach mniej niż zostały w wyborach do Sejmu, tylko my dostajemy więcej. Także myślę, że nasza ideowa postawa, nasza nieugięta ideowa postawa jest doceniana przez część wyborców i coraz więcej ludzi widzi, że jesteśmy zupełnie inną jakością na polskiej scenie politycznej. Nie jesteśmy karierowiczami, którzy mówią tam to, co ludzie chcą usłyszeć, tylko mówimy po prostu konsekwentnie prawdę, nawet jak ona jest niepopularna, to pomału się może przebija. Niepopularna prawda, że nie chcemy funduszu odbudowy, bo to sprzedaż suwerenności, chociaż tutaj zdania są mocno podzielone. Osoba, która doskonale zna mechanizmy Unii Europejskiej, Jacek Sariusz Wolski, podkreślił, że w zasadzie tam nie ma nic nowego, że jeżeli chodzi o transfer pieniędzy podatkowych do funduszy Brukseli, to już taki mechanizm istnieje w VAT-ie. Tak samo mówił Tomasz Rzymkowski, osoba z Endecji, przynajmniej taka kiedyś była próba zmienia formacji, też podkreślił, że przestudiował, miał wątpliwości, siadł do dokumentów, przeczytał, przestudiował i okazało się, że de facto żadnych nowych kompetencji Bruksela nie otrzymuje. Nieco są poszerzone te, które już ma, ale to nie jest żadna jakościowa zmiana, tylko ilościowa. No to nieprawda. Znaczy po pierwsze VAT nakłada rząd polski tak jak chce i tak uważa. Oczywiście tam mamy jakieś widełki, co do których się tam, zdaje się, zobowiązaliśmy. Górna granica 25. No właśnie.
ale generalnie ten podatek nakłada rząd polski, jest to podatek polski. Teraz zgadzamy się na ogólnounijne podatki, o których nie będziemy decydować. Ponadto zgadzamy się na wspólny dług, no, czyli bierzemy wspólnie kredyt z innymi krajami, no, co jakby przypieczętowuje głębszą federalizację, o czym zresztą posłowie lewicy uczciwie z mównicy sejmowej mówili, to posłowie z Prawa i Sprawiedliwości z kwaśną miną tam musieli wysłuchiwać triumfalnej mowy Adriana Zandberga, no ale on mówił prawdę, no oddaliśmy kolejne kompetencje, pogłębiliśmy integrację Unii Europejskiej, integrację z tą Unią Europejską, na którą politycy Prawa i Sprawiedliwości tyle razy skarżyli się, tyle razy krokodyle łzy wylewali, jak to Unia ich krzywdzi, a teraz dali im po prostu większą i wrubszą pałkę do układania ich po głowie. Także jest to smutna, krótkowzroczna polityka, no ale nie można się zgodzić z tym, że tu nic nowego zupełnie nie ma. Pan Jacek Sariusz-Wolski też już z niejednego pieca chlebiat i różne rzeczy mówił. No, przypomnijmy, że karierę nie zaczynał tam, gdzie ją obecnie kontynuuje, nie w Prawie i Sprawiedliwości, czy są tam nawet członkiem, chyba nadal nie jest, tak, ale jest w klubie PiSu, no, ale zaczynał w Platformie Obywatelskiej, także już tam przerabiał ćwierkanie z różnego klucza i jak trzeba mówić, no, że wszystko jest w porządku, można powiedzieć, to powie, że wszystko jest w porządku. W Europarlamencie wyjście z dominującej frakcji Partii Ludowej do jednak znacznie mniejszej formacji politycznej Konserwatystów i Reformatorów to jest pewien akt odwagi, a nie koniunkturalizmu, panie pośle. No niekoniecznie, tam historia była trochę inna. O to chodziło o jego kandydaturę, również wysuniętą przez właśnie Prawo i Sprawiedliwość, więc tam chyba jakieś nieosobiste ambicje dały znać, ale oczywiście tej sprawy tak dokładnie nie znam, więc nie będę się tutaj kategorycznie układał. Natomiast nie sądzę, że to jakiś ideowy przełom nastąpił w panu Jacku. Ja nie znam jakiejś jego deklaracji, w której powiedziałby tak, do tej pory błądziłem, myliłem się w takiej sprawie, teraz zmieniam poglądy i dlatego przychodzę. Nie chciałbym, bo Jacku Sariusz-Wolskim teraz rozmawiać o jego wyborach ideowych. Bardziej mnie interesuje wybór ideowy Konfederacji, która powiedziała, te pieniądze są niepotrzebne i Polska nie powinna ich przyjmować. Pytanie, czy gdybyśmy ten pakt odrzucili, czy ten projekt odrzucili w Sejmie, to czy nasza wolność stałaby się większa, czy wręcz przeciwnie, nie mielibyśmy środków, aby realizować naszą politykę wewnątrz Unii Europejskiej? Nie, no są takie oczywiste socjalistyczne mity, że pieniądze rozdawane przez rząd to są jakieś stanowią wartość dodaną do gospodarki. No nie, pieniądze, które rząd rozdaje, musi najpierw skądś wziąć. Albo najpierw, albo później, tak? No, albo trzeba je oddać, albo trzeba je najpierw komuś zabrać, no, ewentualnie wydrukować, co się właściwie równa zabraniu. Więc na jedno wychodzi. Rząd nie produkuje żadnego bogactwa. Rząd tylko przerzuca pieniądze z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. W dodatku bierze je z jednej gdyby z kieszeni tak było, lepszej, to a daje do kieszeni Nigeria gorszej. I inne państwa afrykańskie, gdzie nie ma rządu, nie ma podatków, byłyby najbogatsze. Nie, tam nie. Właśnie kraje afrykańskie cierpią na to, że te rządy wszystkie są tam mocno socjalistyczne. Dodatkowo oprócz tego, że są socjalistyczne, to jeszcze chaotyczne i po prostu bandyckie, co wprowadza dodatkowy element nieprzewidywalności i utrudnia rozwój, no bo to nawet nie można ich zaplanować, bo jutro junta wojskowa może stwierdzić, że jednak zburzy nam naszą fabrykę, bo się naraziliśmy, więc tam, no, tam są jeszcze inne trochę problemy. Oczywiście zależy od kraju, no znowu to za szeroki temat, ale to na pewno nie nadmiar wolnego rynku. Jedynym krajem takim prowadzącym taki w miarę wolnorynkowy eksperyment jest Botswana. To jest kraj, który zresztą rozwija się znacznie szybciej niż sąsiedzi. I to jest kraj, który można w Afryce podać jako pozytywny wzór pod tym względem. Natomiast reszta krajów afrykańskich we wszystkich rankingach wolności gospodarczej jest bardzo nisko, więc to nieprawda. No, ale nie ma tam państwa, nie ma tam omnipotentnego VAT-u na przykład, nie ma PIT-u, więc powinno wszystko kwitnąć. To jest trochę... Nie, nie, no jest właśnie jest. Jest nieegzekwowany. Właśnie, ale jest egzekwowany, jest trochę oczywiście po bandycku, po chaotycznie egzekwowany, ale to zupełne mity. Pan mówi, to pan sobie wyobraża, że tam w Afryce to nadal pigmeje boso biegają i nikt tam nigdy urzędnika nie widział. To tak już nie wygląda, także nie, to zupełna nieprawda. Właśnie te państwa cierpią na to, że są intensywnie eksploatowane przez różnych kacyków, którzy tak naprawdę wyprzedają te kraje za własne korzyści. Czyli trochę podobnie jak PiS w Polsce, no tylko że no, się na nieco mniejszą skalę. Tak? No, problem w tym, że właśnie wszystkie pieniądze, które tam trafiają, są zawsze przyjadane przez urzędników. I to jest dobry przykład tego, co się stanie z tymi pieniędzmi, które przepompowujemy przez Unię Europejską. Są pieniądze wypompowane z gospodarek europejskich,
wpompowane do budżetu, Polska tam będzie trochę na plusie netto, ale to i tak są zatrute pieniądze, które będą raczej szkodziły niż pomagały. No wszelkie programy robione przez urzędników powodują, że firmy przestają funkcjonować po to, żeby zadowalać klientów, tylko po to, żeby spełniać normy wyznaczone przez urzędników do tego, żeby dostać pieniądze. Więc pojawia się mnóstwo naciągaczy, mnóstwo firm zakładanych tak naprawdę tylko po to, żeby przepompować przez nie pieniądze, zrobić jakieś pseudoszkolenia, z których tak naprawdę zupełnie nic nie wynika, zademonstrować jakąś wierność ideałom Unii Europejskiej, bo to niektóre programy i na tym polegają. Więc to jest tylko marnotrawstwo, a często wręcz te pieniądze szkodzą, a nie pomagają. To są zatrute pieniądze, których absolutnie nie wolno brać. Wszelkie pieniądze przepuszczane przez wolny rynek, przez wolnych obywateli, wydawane na to, na co ludzie chcą, są dobre, służą rozwojowi gospodarczemu. Pieniądze wydawane przez urzędników służą bardzo często przeszkadzaniu innym w pracy, przeszkadzaniu w rozwoju gospodarczym, korumpowaniu ludzi, zniechęcaniu ich do pracy, albo akumulowaniu środków w złych miejscach. Znaczy no, one są wypompowane z miejsc, gdzie działały dobrze i wpompowane w nierokujące. Gdyby pana posła teoria była słuszna, to musielibyśmy się mierzyć w Polsce od 14 lat, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, z ciągłą recesją i degradacją gospodarki, a jak się człowiek spojrzy dookoła, to widzi coś zupełnie innego. Znaczy co innego słyszę, co innego widzę. Mam dysonans poznawczy, panie pośle. No nie, no oczywiście ludzie i tak coś produkują, tak, mimo tych wszystkich przeszkód. Możemy się tylko domyślać, jak dobrze rozwijałaby się Europa, albo patrzeć na inne kraje bardziej wolnorynkowe i domyślać się, że Unia Europejska mogłaby się, kraje Unii Europejskiej mogłyby się rozwijać równie szybko. Niestety Unia Europejska jest oazą stagnacji na tle mapy świata. No, czyli nie takiej recesji, jak na przykład tam na Madagaskarze od 30 lat, prawda? Ale jest generalnie słabo rozwijającym się obszarem, który w perspektywie 20, 30, 50 lat będzie raczej skansenem niż jakąś tutaj metropolią rządzącą światem, jaką kiedyś był w czasach właśnie wolnego rynku. Inni, którzy stawiają na trochę, przynajmniej trochę mniej patologiczne rozwiązania, rozwijają się jednak szybciej. Przy tam zachowaniu uczciwej proporcji, bo mało gdzie jest jakiś taki wzorcowy wolny rynek, a właściwie praktycznie nigdzie go nie ma. No ale te kraje, które bardziej się zbliżają do tego ideału, rozwijają się szybciej i lepiej niż Europa, która gnije, kiśnie i myślę, że jesteśmy świadkami jej takiej dekadencji, upadku. Europa gnije jakiś, ale nie wiem, czy przez fundusze strukturalne, czy przez zupełnie inne czynniki, bo to, że Zachód upada, to nie jest teza nowa. Mniej więcej tak się powtarza od 150 lat i przez ten czas Europa cały czas radziła sobie nieźle, aczkolwiek teraz o kryzysie Europy Zachodniej mówi się coraz częściej i jakby głośniej. No dobrze, to jest obraz Unii Europejskiej i środków. Do tych środków trochę jeszcze wrócimy, bo zdaje się, że większość Polaków na te środki czeka i nie jest tak sceptyczna wobec tego, że w czasach kryzysu rząd powinien się angażować w gospodarkę, ale przede wszystkim w drugiej części wrócimy do tego, jak się politycznie będzie sytuować Konfederacja, gdzie zasiądzie i z kim ewentualnie będzie wchodzić w koalicję, a z kim rządzić nie będzie. Do Borysa Budki przejdziemy i jego planu, aby stworzyć rząd opozycji jeszcze w tym Sejmie, a takiej układanki bez Konfederacji też nie udałoby się zbudować, więc przed nami jeszcze trochę tematów, tym razem pewnie bardziej z poletka polskiego parlamentu. Wracamy za kilka minut.